Szczęść Boże, coś wam powiem. Coraz ciężej przebić się Ewangelii przez sposób myślenia nowoczesnego człowieka. Zbyt długie oczekiwanie, które ukryte jest pod słowem obumierać, jest trudno akceptowalne. Najlepiej, żeby sukcesy przychodziły natychmiast. Jednak obumieranie to poświęcenie wszystkiego, co dla nas jest cenne, włącznie z życiem. W dobie indywidualizmu zapomina się o tym zaleceniu. Ludzie kochają swoje życie i chcą z niego wycisnąć, co się da. Jezus jednak mówi, ziarno, które nie obumrze, pozostaje samo, a to, które obumrze, przynosi plon. Obumrzeć oznacza zostawić to, co nam wcześniej służyło. Musi zniknąć, a raczej ulec radykalnemu przekształceniu. Ziarno nie może mieć cały czas formy ziarna. Człowiek również na przestrzeni swego życia zmienia się. Na poziomie biologicznym, psychicznym czy duchowym. Równocześnie nadal pozostaje tym samym człowiekiem, jak roślina, która ma w sobie wszystko, co było istotnego w ziarnie. Obumrzeć to znaczy odrzucić wszelkie podejrzenia względem Boga, że coś kombinuje i chce mnie wykorzystać oraz że nie pragnie mojego szczęścia. Zobaczmy, że jak nic nam nie doskwiera, to życie nam przecieka między palcami. Nie zastanawiamy się nad wieloma sprawami, bo zwyczajnie jest dobrze i po co się zamartwiać. W Ewangelii słyszymy bardzo trudne słowa. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. Śmierć to nie tylko śmierć biologiczna. Również zbytnie związanie się z życiem na tej ziemi jest śmiercią. Kiedy rezygnujemy z tego, co wieczne, sami siebie uśmiercamy. Całe nasze siły są bowiem zainwestowane w to, co jest tylko chwilowe. Mamy jednak pocieszający pewnik, który dzisiaj musimy zapamiętać. Życie się skończy. My umrzemy. Ale zanim nastąpi śmierć, możemy podjąć decyzję o rezygnacji z życia dla doczesności. Co to oznacza w praktyce? Chodzi o to, by żyć z przekonaniem, że to, co mnie otacza, jest mniej realne od wieczności. Wyłącznie Bóg ma sens. Codzienne sięganie do Słowa Bożego odkrywa przed nami krok po kroku coraz mocniejsze znaki Pana Boga. Im bardziej Go szukamy, tym wyraźniej słyszymy Jego głos. W naszych domach nie mamy znaku, jakim jest uśmiechnięty Jezus, ale widzimy Go ukrzyżowanego. Dlatego, gdy pojawia się jakaś trudność, postańmy przed krzyżem, wpatrując się w umęczone oblicze Chrystusa i powiedzmy: Jezu, oddaję Ci mój smutek, moje trudy i proszę Cię, spraw, by moje życiowe ziarno dobrze obumarło, by móc zmartwychwstać, bym mógł znów działać z nową nadzieją i siłą, że wszelkie przeszkody są tylko chwilowe, a jedyną wiecznością jest wieczność z Tobą. I tak patrząc na świat, który nieustannie zmienia się na naszych oczach, to Ewangelia pozostaje zawsze ta sama. Aby życie było życiem, musi być dzielone, musi być obumieraniem w miłości, w naśladowaniu Chrystusa sługi.